Karolu, to jest fizyka, która czasem... Czasami no jest fajna. Cześć. Nie było zbyt energicznie, więc... Siemanko mordeczki, ja jestem Blue i pokażę wam dzisiaj coś naprawdę niesamowitego i coś, co bardzo długo u mnie czekało, ze względu na to, że bałem się tego. Nie wiem, jak to będzie działać, ale jestem straszliwie ciekaw, także mam nadzieję, że będzie wam się podobało. I co to w ogóle było za i? I jeżeli będziecie chcieli to wygrać, albo po prostu jesteście już takimi kozakami i jeszcze nie wiecie, co wam chcę dać, to możecie to wygrać. Wystarczy, że zostawicie tutaj kciuka w górę, także klikać suba na kanale gdzieś tu. I komentarz. Te trzy rzeczy i możecie wygrać to, co dzisiaj wam pokażę. I od razu mówię, że miałem coś odpakować jeszcze innego. Coś, co wam po prostu wybuchną wam głowy, także czekajcie już niedługo. Niestety straciłem to. Tak. Także brawo. Ale ogólnie, jeszcze pod koniec odcinka będzie jeszcze drugi konkurs, który będzie o wiele lepszy od mojego, bo mój to jest taki, wiecie. Także czekajcie, bo w play nic nie przewada. Także akurat pod to, że straciłem to, co chciałem odpakować. Ale dobra, nieważne, zaczynajmy. Więc dzisiaj mam do odpakowania to! Czy ja już to odpakowałem, ale nie testowałem tego, bo naprawdę się boję. I jestem ciekaw, jak to będzie działać. Także pewnie macie pytanie, Karol, co to kuźwa jest? Jakiś czarna skrzynka, więc uwaga. Teraz mam kubeczek. To chyba szklanka i coś w niej jest, a ja nic jej tutaj nie wlewałem. Dobra, więc kubek i coś tu było. I to jest niby zwykła szklanka, no nie? Ale nie, uwaga moi drodzy, więc dym, dry, dym, dym, dym. Gdzie jest instrukcja jakaś? O Jezu! Znalazłem instrukcję. Ta instrukcja po prostu... Więcej się nie dało, ja się pytam, więcej się nie dało, więc z instrukcji nici. Co mogę żałować, ale chyba odkryłem, o co chodziło, ponieważ jest tutaj taki guziczek, widzicie? I pęk. No zobaczymy, dobra. I teraz sprawię, że ten... Ja ciągle chcę mówić, że kubek, ta szklanka będzie lewitować, więc uwaga! Jest! Jeszcze nie jest, więc uwaga, teraz będzie akcja. Boję się, ale to jest zajebiste, więc jeżeli chcecie coś takiego, to piszcie po prostu. Piszcie komentarze, subujcie i lajkujcie, bo można to wygrać. To lata! O co tutaj chodzi? Boże, mogę to podnieść? Nie wiem, czy mogę to podnieść, ale podnieśmy to. Uo, będę tego chyba żałował, że to podniosłem. Ale jaja. Ja pierdzielę, jak to zajebiście wygląda. Spokojnie, spokojnie, poczekaj, bo to się może wywrócić. Okay. To co, testujemy. Więc mamy tutaj zwykłą wodę. Dokładnie, to jest woda, otwórzmy ją. Gazowano, moi drodzy. I wlejmy. Uwaga, czy to się popsuje, czy nie? I teraz możemy zakręcić tym. Tu się kręci, dobra, uspokój się. Ale dobra, da się to podnieść? Poczekajcie, uwaga. Normalnie, normalka po prostu. Jeżeli byście zapytali, jak smakuje woda gazowana z kubeczka, który lewituje, zawsze umyjcie ten kubek przed użyciem, ponieważ czuję tam jeszcze takie ręce pracujące na fabryce, tworzące to wszystko. Tak, teraz uwaga, wielki test, czy będzie działać i... Karol, logiczny, trzeba zrobić bęk. Bęk i bęk, uwaga, będzie działać. Czy będzie działać, moi drodzy? Nie, nie, nie. Jezus, to się popsuło. Dobra, jeszcze raz, poczekajcie. Uf, chyba wszystko śmiga, więc uwaga. Wylejmy tą wodę, no i teraz można testować w 100%, ponieważ jak się wywali, no to najwyżej się rozbije. Nic takiego! Magia, no po prostu magia, tak serio to po prostu, Karolu, to jest fizyka, która czasami no jest fajna. Ja zawał dostanę przez to. Także... Jezus Maria, co to jest? Zakręćmy tym, uwaga. Jezu, to zaraz chyba wyskoczy stąd i mnie zabije. A jakbyśmy chcieli włożyć tutaj szklaną butelkę, to jest dziwne, ale dobra, nie kręć się, spoko. What? Ups. Nic się nie dzieje. Teraz test trochę jest bliższy, ponieważ byłem ciekaw, czy można coś tutaj dać między to, a jeżeli tak wam pokażę, to będzie lepiej widoczne. Także uwaga, uwaga, dym, dry, dym, dym, dym. Czy będzie dalej lewitować? Uwaga, uwaga, dym, dry, dym, dym, dym. Dalej się unosi, tak? Dalej się unosi. Może tego za bardzo nie widać, ale tak. Ale to tu nie było, bo nie mam jak.
To jest zajebiste dziadostwo. I nie wiem, czemu mówię o tym dziadostwo, jeżeli to jest... To jest tak fajne. To jest tak fajne. I później... Nie. Głupszą rzeczą jednak w tym jest to, że trzeba to po prostu układać i znów sobie kłaść. No, przez to nie robi to tak naprawdę takiego wielkiego wrażenia, że wiecie, kładziecie i nagle lewituje, ale i tak jest to fajna rzecz. Dobra mordeczki, ja wam bardzo, bardzo dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to zostawcie chociaż kilka łapek w górę, będę bardzo wdzięczny i dziękuję za wszystkie, bo ostatnio jest ich bardzo dużo. Bardzo. Ale było warto, co prawda długo to nie czekałam, bo niestety to, co zamówiłem, jest tak ogromne, że chyba zostało na granicy celnej i muszę zapłacić cło, ale będzie warto, bo no zobaczycie, co to będzie, nie chcę zdradzać, ale to jest, zobaczycie. I teraz informacja, którą wam obiecałem, ponieważ w play na kartę od nowa nic nie przepada. I teraz zapytacie, gdzie jest Karol konkurs, więc jest konkurs dla was. Wbijajcie na www.konkurs.nicnieprzepada.pl i nie ma już więcej kropek. www.konkurs.nicnieprzepada.pl. Także zapraszam was na ten link, tam macie wszystkie informacje odnośnie konkursu. Polecam zajrzeć, bo można sobie coś fajnego wygrać i wydaje mi się, że warto. Także tyle, dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i no!